Marta Czernecka, Wojda Kalejdowsko, witam Państwa serdecznie. Mamy karnawał, a w karnawale obowiązkowo tańczymy. I bez względu na to, czy ktoś ma takie umiejętności, czy ich nie ma, każdy na parkiecie pojawić się musi. Pytanie tylko, przy jakiej muzyce najlepiej nam to wychodzi. I chyba bez wątpienia każdy się zgodzi, że takim hitem królują na balach karnawałowych, króluje muzyka disco polo. I właśnie taką muzykę tworzą moi dzisiejsi goście. Jarosław Pikuła, wokalista zespołu Cocktail Boys i Andrzej Jóźwiak, saksofonista tego zespołu. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, witamy. Kalendarz Cześć. Zapełniony po brzegi na ten karnawał? Myślę, że nie możemy narzekać, tym bardziej, że jesteśmy dość młodą formacją, także na pewno ten pierwszy rok działalności, bo tak naprawdę dopiero od już minionego roku, gdzieś tam rozpoczęliśmy działalność, pierwszy rok to faktycznie bardzo dużo koncertów na terenie praktycznie całego kraju, także myślę, że nie ma co narzekać. Dodam tylko może dwa słowa do tego disco polo, bo to disco polo trochę z takim małym przekąsem w naszym wykonaniu, faktycznie z nutką odrobiny rock'n'rolla. No właśnie i tutaj wyprzedzasz to, co ja chcę powiedzieć, jak o sobie mówicie, jak o sobie piszecie na swojej stronie. Cocktail Boys to nowa jakość coverowego grania, która doskonale wpisuje się w aktualne trendy muzyczne, połączenie disco polo z autorskimi pop-rockowymi aranżami. Komu to się podoba, takie aranże właśnie? Nam na pewno. Nie, Wam żartuję. Na pewno, ale młodszym, starszym? Nie, żartuję. No, w tym wstępie, w którym zaczęliśmy odnośnie pytania, czy jesteśmy zapraszani. No faktycznie pomysł, myślę, był dość odważny. To znaczy nurt disco polo charakteryzuje się tym, że brakuje tam chyba troszeczkę żywej muzyki. To znaczy jest faktycznie fajny beat, są proste melodie, natomiast najczęściej jest to wokalista plus jakieś tancerki, jakiś DJ, nie ma żywych instrumentów na scenie, więc postanowiliśmy jak gdyby połączyć te dwie rzeczy, czyli popularność nurtu disco polo, dodać do tego odrobinę fajnego grania, zebrać fajną ekipę, bo właściwie tutaj myślę, że śmiało można powiedzieć, że członkowie zespołu to tacy rock'n'rollowi wyjadacze gorzowskiej sceny. I każdy z Was próbował czegoś innego i fajne połączenie tak jest, z tego wyszło. Spotkaliśmy się w zespole Cocktail Boys i tak jak mówię, w zeszłym roku zaczęliśmy jakąś tam promocję. Okazało się, że praktycznie cały sezon letni graliśmy co weekend w różnych częściach naszego kraju. Także no, myślę, że odpowiadając już teraz na pytanie, podoba się to odbiorcy, bo gdyby nie było tego lajku z drugiej strony, to pewnie my wtedy byśmy po prostu nie grali. Andrzej, teraz takie pytanie, bo to jednak jest disco polo, nawet jeżeli łączycie to z inną muzyką. No i co by nie mówić, to jest tak, że nikt tego nie słucha, ale wszyscy znają hity, każdy śpiewa i każdy najlepiej bawi się przy tej muzyce. To była jakaś trudna decyzja, żeby właśnie to disco polo połączyć z tymi wszystkimi innymi stylami, którymi zajmowaliście się wcześniej? Myślę, że taki moment zawahania na pewno zaistniał każdego z muzyków. Natomiast jak spotkaliśmy się już na tych pierwszych próbach, to jednym słowem doszło do prawdziwej mieszanki wybuchowej, burza mózgów. Tak jak tutaj Jarek powiedział wcześniej, każdy z członków zespołu reprezentuje troszeczkę inny nurt, ale jednak mamy wszyscy taki wspólny mianownik, świetnie się rozumiemy i to daje naprawdę niesamowite Czyli efekty. Czyli tak konkretnie mamy jakichś rockmanów? Oczywiście. Kogo mamy jeszcze? Poza nami? Znaczy przede wszystkim największym rockmanem chyba tego zespołu jest Jarek. No faktycznie, tak może w trzech słowach, gdzieś tam ci, którzy nas pamiętają sprzed lat tam iluś, to zaczynałem nawet gdzieś tam w jakichś death metalowych kapelach. Tutaj kolega Andrzej czy Przemek to wyposażenie jazz klubu pod filarami. Joseph współpracuje na stałe z Gorzowskim Teatrem, także no myślę, że to takie marki uznane i to wszystko właśnie postaraliśmy się połączyć w jedną całość i chcieliśmy, żeby przede wszystkim oprócz tego, że ta muzyka jest taka właśnie jak łatwa, lekka i jakaś tam przyjemna w odbiorze, to żeby faktycznie trochę było w tym też samej muzyki. I teraz to zapytałam Ciebie na początku, komu się to podoba? Kto przychodzi na Wasze koncerty najczęściej? Są młodsi, czy to są starsi?
To jest trudne pytanie, dlatego że najczęściej gramy imprezy plenerowo otwarte, czyli dni miast, dni gmin i tak dalej, więc to nie my dobieramy publiczność i to też nie jest tak, że ci ludzie przychodzą specjalnie tam dla nas, tak? Przychodzą dlatego, że jest święto ich miasta. Natomiast faktycznie odbiór jest, myślę, u każdego bardzo, bardzo podobny i bardzo sympatyczny. Staramy się grać faktycznie wszystkie rzeczy znane przede wszystkim, więc jakby ludzie nie mają problemu z kojarzeniem piosenek i też ten jakby autorski wkład czy aranż jest do pewnego tylko stopnia, to znaczy staramy się, żeby te piosenki były rozpoznawalne, nie tak, żeby je przerobić na jakieś inne utwory, tylko Czyli generalnie, jeżeli usłyszymy, to mamy wiedzieć, o co chodzi tak i który jest. To jest zwrotka refren hit. Tupiemy nóżką, plus do tego koledzy wirtuozi swoich instrumentów, jakieś intra, bridge, fajne solówki i to daje taką, daje jedną całość i myślę, że chyba podoba się to wszystkim, bez znaczenia na wiek. A jak wybieracie te utwory? To jest tak, że śledzicie to, co dzieje się w telewizji, w radio i to jest bardzo często puszczane w radio, a więc będziemy to grać na naszych koncertach. Właściwie można powiedzieć, że... Wysłuchacie Disco Polo na co dzień? No z tym jest różnie. Można tutaj śmiało powiedzieć, że w tej muzyce chyba można naprawdę śmiało powiedzieć, że już jest kilka klasyków, które postanowiliśmy wziąć jako pierwsze na muzyczny warsztat. Natomiast ta gałąź muzyczna tak szybko się rozwija, że no, nie ukrywamy, że chyba nie jesteśmy w stanie tak z dnia na dzień na bieżąco wszystkich tych piosenek wysłuchać i poznać je. Ale to, co do tej pory zostało napisane i to, co zna zdecydowana większość społeczeństwa, no, świetnie się wpisuje w to, co my jesteśmy w stanie zrobić z tą muzyką i jak jesteśmy w stanie ją zaprezentować, jak po prostu podajemy i sprzedajemy. A ciężkie to jest? Ciężko jest zmieniać, brzydko mówiąc, ten oryginał na wasze potrzeby? No to jak wy sobie wyobrażacie ten utwór? Kłócicie się czasem? Pomysłów jest wiele? Oczywiście. No i kto wygrywa wtedy? No, zdrowy rozsądek. Tak. Znaczy to zależy, jak mocna jest ta kłótnia. Nie, no jest nas sześciu, wiadomo, że każdy jakby tam chce kawałek siebie dać. Problem z piosenkami Disco Polo jest taki, że one są faktycznie do siebie bardzo podobne. To znaczy ich budowa harmoniczna i jakby no, układ tych utworów jest niezależnie od tego, jaki zespół to wykonuje, bardzo podobny. I to jest chyba największa trudność, żeby w naszym wykonaniu jakby troszeczkę rozróżnić te utwory, żeby mimo wszystko po tej naszej metamorfozie one też nie brzmiały jak jedna piosenka w kółko powtarzana. I to jest chyba największy problem. Jak już znajdziemy taki jakby kierunek, w którą stronę chcemy z danym numerem pójść, już jest wtedy zdecydowanie łatwiej. A co jeżeli wam się znudzi, jeżeli pewnego pięknego dnia stwierdzicie, nie, koniec z Cocktail Boys, to już nam się nie podoba, już nie chcemy łączyć tego Disco Polo z inną muzyką? Mamy wtedy mnóstwo pomysłów na własną muzykę, mnóstwo własnych kompozycji, które być może niebawem się ukażą. Czy będą w nurcie Disco Polo? No. Planujecie jakąś nową płytę z waszymi Może nie tyle, nie tyle nową, ale to potrzeba jeszcze troszeczkę czasu na to, tak jak wcześniej tutaj Jarek powiedział, no, terminarz jest napięty, jeśli chodzi o estradę i o imprezy zamknięte. Mimo wszystko na początku karnawału i tak czeka nas dosyć sporo pracy studyjnej, więc no, trzeba będzie na to wszystko trochę poczekać. Na razie chyba nie myślimy o tym, co będzie. No, jest dużo pracy do zrobienia, więc... Pomysł też jest... Macie misję pomysł w związku jest, pomysł z zespołem. Pomysł jest świeży, więc też ciężko już mówić o jego końcu. Natomiast... A będziecie go jakoś zmieniać? Są jakieś pomysły, żeby coś jednak zmienić, żeby coś inaczej wykonywać? Na pewno chcielibyśmy w pewnym momencie dorzucić faktycznie jakieś autorskie rzeczy. No, w jakim one pójdą kierunku, to się jeszcze okaże, dlatego że no, każdy z nas też ma za sobą współpracę z różnymi zespołami, które nagrywały, gdzieś tam jakieś mniej lub bardziej profesjonalne wydawnictwa, więc no... Przyjdzie pewnie taki dzień, że będziemy chcieli to pokleić w całość. Póki co pracujemy nad tym, żeby marka była jak najbardziej rozpoznawalna, żeby tych koncertów było coraz więcej, żeby pokazywać się coraz dalej tak naprawdę i żeby coraz więcej osób słyszało o tym, że jest taki pomysł, że ktoś jakby wziął się za to, bo myślę, że to też nie jest żadne odkrycie Ameryki, bo wiele osób o tym myślało, ale często, bo obciach, bo coś, no ludzie czy muzycy konkretnie się wycofują, boją się tej decyzji. My postanowiliśmy to zrobić i działamy. Na razie idzie dobrze i chcielibyśmy, żeby I tak szło w tym Andrzej, kierunku. Andrzej, tak króciutko na koniec, gdzie w najbliższym czasie? Zapraszamy teraz, gdzie można was posłuchać. O, to najlepiej będzie Albo właśnie... Albo gdzie chyba... znaleźć całą listę tych wielu koncertów
na których będziecie grać. Jarku, gdzie to będzie teraz opublikowane? Bo to będziesz na pewno lepiej zorientowany. Z tym bardziej, że w karnawale gramy naprawdę dosyć sporo imprez zamkniętych i ciężko będzie nam zaprosić na... Ale jest wasza strona internetowa, jest profil facebookowy, warto tam... cocktailboys.pl. Zapraszamy. Jarosław tam jest oczywiście odnośnik do Facebooka i tam wszystko można Andrzej znaleźć. Andrzej Jóźwiak, dziękuję wam pięknie za rozmowę również. I życzę jak najwięcej tych koncertów. Dziękujemy również i do zobaczenia. Państwu dziękuję za uwagę. To był Kalejdoskop. Do zobaczenia.